Radlińską Biblioteką odwiedziliśmy dzisiaj ze stosem książek i to bynajmniej nie dlatego, aby zasilić katalog książek radlińskiej księżnicy, ale w zupełnie innym, bardzo szczytnym celu. Radlińska Biblioteka przyłączyła się bowiem do akcji Biblioteczki. To akcja Fundacji Rock and Roll. Zbieramy książki, które zasilą biblioteczki oddziałów onkologicznych dla dorosłych. Jest to szczytny cel, dlatego postanowiliśmy przyłączyć się do tej akcji. Sposób działania jest prosty. Do najbliższego piątku włącznie pracownicy biblioteki przyjmują książki. Później prześlą je na adres fundacji, aby następnie zebrane zbiory ulokować w biblioteczkach oddziałów onkologicznych. Odzew jest pozytywny, ponieważ ludzie zaczynają nam przynosić te książki, dzielą się. My też prowadzimy selekcję, żeby te książki były w dobrym stanie. Umieściliśmy taką prośbę, żeby były to książki wydane po 2015 roku, żeby to nie były jakieś starocie. Do akcji przyłączyła się pisarka Halina Socha, wodzisławianka, której książki z pewnością napawają optymizmem. Jednym z wątków też jest zdrowienie, bo w książkach, jeżeli już moich pojawia się choroba, to absolutnie ku zdrowieniu idziemy, czyli ustawiamy się w kolejce do zdrowia. I tutaj są takie pozytywne wątki i są kobiety, które wychodzą z różnych opresji. Czasami mi zarzucano, że są zbyt optymistyczne, ale warto przeczytać, żeby jakby zważyć tą skalę optymizmu. Czyli wychodzenie z tarapatów, z kłopotów zdrowotnych i osobistych, dla mnie to jest najważniejsza rzecz w życiu. Zawsze mówiono mi, że jak się na dnie znajdziemy, to się łatwiej nam odbija, a myślę, że poważna choroba to jest taki moment, w którym możemy jakby nie zrezygnować z życia, a na nowo go sobie zaprojektować. Książka może stanowić terapię dla chorych na raka. Dzięki odpowiednio dobranym pozycjom książkowym pacjenci mają możliwość zmotywowania się do walki z chorobą.